Witam Państwa serdecznie na debacie Trybuny Górnicza oraz portalu górniczego.pl kandydatów do Sejmiku Województwa Śląskiego. Debata będzie poświęcona sytuacji obecnej górnictwa, jak i przyszłości górnictwa. Przedstawię Państwa kolejności alfabetycznej. Tak się składa, że pierwszą przedstawię kobietę, panią Bożenę Borys-Szopę, lidera list Prawa i Sprawiedliwości w Okręgu Katowickim, byłą panią minister w kancelarii pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Witam pana marszałka Stanisława Dąbrowę, lidera list Polskiego Stronnictwa Ludowego w Zagłębiowskim Okręgu Wyborczym, lidera struktur PSL-u w województwie śląskim. Witam pana Jerzego Korzelika, lidera Ruchu Autonomii Śląska w województwie śląskim, lidera listy RAŚ w Katowickim Okręgu Wyborczym. Witam pana Jarosława Makowskiego, szefa Instytutu Obywatelskiego, lidera listy Platformy Obywatelskiej w Katowickim Okręgu Wyborczym. I witam pana Jerzego Woźniaka, lidera listy SLD w Katowickim Okręgu Wyborczym, szefa Stowarzyszenia Ordynacka. O poproszenie debaty poproszę moich kolegów, panią redaktor Anię Zych i pana redaktora Kajetana Berezowskiego. Dzisiejsza debata będzie przebiegała pod hasłem „Jeśli nie górnictwo, to co?”. Będziemy państwa prosić o odpowiedzi na pytania we wskazanej przez nas kolejności. Na każdą odpowiedź mają państwo 3 minuty. Pierwsze pytanie. W 2003 roku, po zakończeniu reformy górnictwa przeprowadzonej przez rząd Jerzego Buzka, w wyniku której z pracy w branży odeszło 100 tysięcy osób, samorząd województwa śląskiego przygotował realizowany przez 3 lata program łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego. Program ten finansowany był z budżetu państwa, środków samorządowych i unijnych. Czy dzisiaj taki program jest potrzebny i jakie powinny być jego założenia? Jako pierwsza na to pytanie będzie odpowiadała pani Bożena Borys-Szopa. Dziękuję bardzo. Oczywiście, że tak, bo pytanie, jeżeli nie górnictwo, to co, właściwie nie pozostawia nam żadnej odpowiedzi. Na pewno nie pozwala nam postawić odpowiedzi pozytywnej. Bo pewnie na pytanie, czy wyobrażamy sobie Śląsk bez górnictwa, możemy odpowiedzieć, czy wyobrażamy sobie Polskę bez górnictwa. I pewnie każdy z nas może powiedzieć, że owszem, bo mamy przykłady, choćby Wałbrzych, czy o to chodzi, prawda? Górnictwo to nie tylko kopalnie, to nie tylko te 100 tysięcy osób zatrudnionych bezpośrednio przy węglu, ale to setki tysięcy osób zatrudnionych w różnych firmach kooperujących z górnictwem, współpracujących z górnictwem, to także usługi. I prawdę powiedziawszy, byłby to koniec naszego regionu. Program jest niezbędny nie tylko dla górnictwa, ale program jest niezbędny w ogóle dla województwa, bo przypomnę, że jeszcze do niedawna to tutaj na Śląsk ludzie przyjeżdżali za pracą, godną pracą, godziwym wynagrodzeniem, która pozwalała im na realizację jakichś swoich planów, być może nawet małych marzeń. Dzisiaj coraz częściej widzimy, że nie tylko młodzi, ale również ci bardzo dojrzali mieszkańcy naszego województwa wyjeżdżają za pracą za granicę i to musi niepokoić. To nas niepokoiło przez całe 4 lata. Mówię nas, mam na myśli opozycję Sejmiku Województwa Śląskiego. Jestem przewodniczącą doraźnej komisji gospodarki i wnioskowaliśmy do Zarządu Województwa Śląskiego o debatę poświęconą w ogóle pracy na terenie naszego województwa. No niestety nie odbyła się taka debata. Z bólem stwierdzam, że ona nie została wykorzystana. Mieliśmy szereg wniosków, z którymi chcieliśmy wystąpić przede wszystkim do wszystkich parlamentarzystów naszego województwa. Ta debata została przesunięta na spotkanie komisji, na którą zaproszony został wiceminister pracy. Powiem szczerze, że nie spełniła oczekiwań, ponieważ Komisja Gospodarki wnioskowała o to, żebyśmy tą debatę odbyli przede wszystkim z partnerami społecznymi. Myślę, że Śląskowi, całemu województwu, potrzebny jest kontrakt, prawdziwy kontrakt dla województwa. Wspomnę o kontrakcie już podpisanym. Kontrakt, który będzie kontraktem nas wszystkich, mieszkańców tego województwa, wszystkich środowisk, w którym powiemy o problemach, w tym również o problemach górnictwa, a nie tylko przy okazji kampanii wyborczej. Rozumiem, że mam kończyć. Dziękuję bardzo za uwagę. Myślę, że w kolejnych etapach pytań będę mogła również dokończyć sprawę dotyczącą stricte górnictwa. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Stanisław Dąbrowa. Śląsk jest teraz w tym miejscu, jakim jest, to
historycznie można by powiedzieć, że to jest w zdecydowanej mierze zasługa węgla. Czyli gdyby nie było węgla tutaj na Śląsku, to Śląsk nie byłby w tym miejscu, w którym jest. W sensie oczywiście pozytyw, ale to też olbrzymie problemy. Problemy z tytułu tego, że choćby w tym czasie ceny węgla mocno spadły, a wcześniej, tak powiem, zarządzający nie pomyśleli o tym, że wtedy, kiedy jest koniunktura, to trzeba zawsze zabezpieczać środki finansowe na to, że taka dekoniunktura, która nastąpiła, trzeba być do tego po prostu dobrze przygotowany. I tu trzeba powiedzieć tak, że do końca tego nie było i mamy tego skutki, jakie są, że są problemy w zakresie płynności finansowej i choćby nawet przez to i problemy w kompanii węglowej czy w katowickim holdingu węglowym. Ale teraz co trzeba zrobić, żeby w perspektywie górnictwo, które w skali całej gospodarki światowej węgiel ma coraz większe znaczenie, bo to trzeba patrzeć na tą sprawę globalnie. Zapotrzebowanie na węgiel w skali świata będzie przynajmniej do 2030 roku rosło. W związku z tym pytanie jest, dlaczego tak ma się dziać, żeby w Polsce produkcja węgla spadała. To coś, tak powiem, nie jest do końca tak, jak trzeba. Natomiast inwestowanie w górnictwie powinno się w tych kopalniach, gdzie ta opłacalność jest wyższa, a te kopalnie, które przy tym nie tylko zarządzaniu, ale w sytuacji powoduje, że ta ekonomia wskazuje wynik negatywny. I tutaj trzeba podejść przynajmniej dwutorowo, czyli mocno wspierać te kopalnie i rozwijać te kopalnie i nakłady inwestycyjne w tych kopalniach, gdzie ten zysk jednostkowy jest większy, a te kopalnie, które, no można by powiedzieć, idą w kierunku zakończenia swojej działalności, bo otwieranie nowych ścian będzie przynosiło, nie będzie przynosiło zysku. W związku z tym trzeba będzie iść w kierunku jakby ograniczania tam produkcji i powolnego wygaszania. W kolejności proszę o zabranie głosu pana Jerzego Woźniaka. Program jest potrzebny, ale dla mnie ten program powinien być znacznie szerszy. To znaczy nie chodzi tylko o program, który potrafi zaaktywizować ludzi, którzy odejdą z górnictwa, ale program, który Śląskowi da przyszłość. Ja sobie wyobrażam Śląsk bez węgla, bo przecież za 50, 70, 100 lat i tak tego węgla już nie będzie, takiego, który będzie można eksploatować i wykorzystywać. Oczywiście jest to perspektywa wielu lat, ale zobaczcie Państwo, co zrobiła Norwegia. Mając ropę i gaz, dzisiaj tworzy fundusz pokoleniowy dla swoich przyszłych pokoleń. Czyli już dzisiaj z tego, co jest w stanie zarobić, tworzy zapas, który pozwoli jej tak zrestrukturyzować gospodarkę, żeby bez tej ropy, która dzisiaj jest takim motorem napędowym i daje gwarancję bezpieczeństwa krajowi i ludziom, mieszkańcom tego kraju, żeby zapewnić im przyszłość. My na Śląsku potrzebujemy czegoś podobnego. Może nie w sensie funduszu pokoleniowego, ale w sensie restrukturyzacji całej gospodarki śląskiej, która pozwoli nam, mieszkańcom Śląska, spokojnie patrzeć w przyszłość na ten czas, gdy zabraknie tego węgla. Dzisiaj oczywiście sprawa węgla jest numerem jeden, dlatego że tego węgla tak generalnie brakuje. Przypomnijcie sobie Państwo, że w szczycie mieliśmy 200 milionów wydobycia, dzisiaj mamy 75 milionów wydobycia. W szczycie mieliśmy prawie 44 miliony eksportu, dzisiaj mamy 5 milionów eksportu przy 12 milionach importu. Pan minister Markowski ma takie hasło, które mi się bardzo podoba, że alternatywą dla dzisiejszego polskiego i śląskiego węgla jest nowoczesny polski i śląski węgiel. I ja myślę, że to kapitalnie obrazuje to, o co nam chodzi. Jak najbardziej wydobywajmy ten węgiel, sprzedawajmy. Ale po pierwsze, musi być to realna cena tego węgla, bo rynek dzisiaj nie zaakceptuje dopłat ukrytych przez droższy węgiel.
A więc jeśli w naszym węglu 100 zł prawie w tonie to są podatki, to nad tym już też trzeba by się zastanowić, czy ten system podatkowy dla węgla stwarza nam szanse czy zagrożenia. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest kwestia na Śląsku całego szkolnictwa zawodowego. Jest zresztą nie tylko na Śląsku, bo to jest ogólnopolski problem. Mówimy o tym, że się chcemy przebranżowić, ale jak to zrobić, jak my mamy menedżerów, my mamy ludzi wykształconych ogólnie, ale nie mamy ludzi takich, którzy będą tokarzami, ślusarzami, spawaczami. Sam wiem, bo mam w firmach te problemy, potrzebuję takich specjalistów i ich po prostu na rynku nie ma. A jeśli są, to są w Anglii, we Francji, osławiony hydraulik w Paryżu. W związku z tym to według mnie powinien być cały program dla Śląska, nie ograniczający się wyłącznie do kwestii wykorzystania czy zapewnienia ludziom odchodzącym z górnictwa pracy. Czyli problem jest znacznie szerszy. Bardzo proszę pana Jerzego Gorzelika o zabranie głosu. W tym pytaniu, które dotyczy tak naprawdę łagodzenia skutków redukcji zatrudnienia w górnictwie, zawartych jest już kilka elementów, które można postrzegać jako przyczyny niepowodzenia poprzedniego programu. Iluletni program? Trzyletni. O czym my, proszę państwa, mówimy? Przecież doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że w Republice Federalnej Niemiec proces restrukturyzacji, trudno mówić górnictwa, gospodarki północnej nad Renii Westfalii trwał ponad pół wieku, bo w zasadzie jeszcze się nie zakończył. Jeżeli nie odejdziemy od myślenia kategoriami kadencyjnymi, bo wiadomo, 3 lata mieszczą się w 4-letniej kadencji, więc z punktu widzenia polityków to jest bardzo taki wygodny rytm działania, to nie będziemy w stanie tak naprawdę przeprowadzić żadnych skutecznych działań, bo te w przypadku tak poważnych wyzwań wymagają znacznie dłuższej perspektywy. Dlatego jeżeli chcemy mówić o tego typu programie, to musimy do tej trójki dodać jeszcze z tyłu 0 i mówić o latach 30, a nie 3. Dalej musimy poważnie zacząć traktować dokumenty strategiczne, które są w Polsce na różnym szczeblu produkowane. Mam tutaj na myśli choćby kluczowy także dla sytuacji górnictwa i co za tym idzie naszego regionu program Polityka Energetyczna Polski 2050, bo możemy tutaj mówić, że zapotrzebowanie na węgiel na świecie się czy będzie może nawet rosło, ale zgodnie z tym dokumentem ono będzie się utrzymywało do 2050 roku na tym samym poziomie. I to jest tutaj pytanie, czy to będzie węgiel z polskich kopalń, w tym i śląskich, czy nie. W obecnej sytuacji, patrząc na prognozy dla spółek górniczych, możemy powiedzieć, że nie. Dlatego dopiero porównanie planów restrukturyzacji spółek węglowych i tych planów dotyczących energetyki może nas doprowadzić do odpowiedzi, jaka będzie skala zjawiska. I wtedy dopiero możemy mówić o tym, jak chcemy minimalizować straty. Oczywiście tu trzeba się zgodzić z tym, że to nie może być program dla górnictwa. To musi być program rewitalizacji regionu. Mamy dwa aspekty, z którymi się musimy zmierzyć. Ludzie, którzy muszą znaleźć alternatywy na rynku pracy, oraz infrastruktura. Żeby wdrożyć jakikolwiek program, my musimy zbudować atmosferę zaufania między pracodawcami, pracownikami, ale także samorządami. Naprawić ten błąd, który został popełniony swego czasu, kiedy gminy górnicze tak naprawdę zostały oszukane przez władze centralne w momencie, kiedy zmieniono sposób naliczania opłaty eksploatacyjnej z procentowego na kwotowy. Obiecywano gminom, że nie poniosą w związku z tym żadnych strat. Stało się jednak inaczej. Samorząd musi być ważnym partnerem, mówię tutaj o samorządzie także lokalnym, może przede wszystkim lokalnym, którym do tej pory nie był. To są pewne wstępne założenia jakiegokolwiek programu, o którym tutaj mówimy. Bardzo dziękuję. Jako ostatni pan Jarosław Makowski. Wydaje mi się, że zgodzimy się wszyscy, jak tutaj siedzimy, że polski węgiel to jest dziś polska racja stanu i w ogóle przemysł energetyczny jest elementem polityki krajowej, a w szczególności polityki zagranicznej. W związku z tym dbanie o polski węgiel, o jego restrukturyzację i sprawienie, żeby o jego wydobycie było racjonalne, to jest po prostu polska racja stanu. Druga rzecz, nie da się rewitalizować Śląska i polskich kopalni bez szerszego planu i bez tego, o czym pani redaktor mówiła i o co pytała, to znaczy bez współpracy, zarówno na szczeblu europejskim,
prawda? Patrz, pakt klimatyczny, szczeblu krajowym i oczywiście szczeblu regionalnym, województwo i samorządy. W związku z tym współpraca wszystkich tych partnerów jest absolutnie konieczna, żeby proces restrukturyzacji mógł się udać. Co więcej, ja pracuję głównie w trzecim sektorze i wiem, że tam, gdzie ludzie ze sobą współpracują w sposób mądry, wszyscy na tym zyskują. Tam, gdzie w sposób nierozsądny ludzie ze sobą konkurują albo się kłócą, wszyscy na tym tracą. Znaczy, jeżeli chcemy rzeczywiście, aby Śląsk wyszedł na prostą i aby górnictwo było rentowne, po prostu potrzebujemy współpracy wszystkich sił politycznych i wszystkich partnerów społecznych. Trzecia rzecz, która wydaje mi się kluczowa, o cenie węgla decyduje ekonomia i geologia, a w najmniejszym stopniu polityka. Polityka ma stworzyć warunki do tego, aby wydobycie węgla było racjonalne i aby przynosiło korzyści. Dziś wiemy, że mamy, że na restrukturyzację mamy około 30-40 lat, bo tyle mamy czasu na to, pewność, że węgiel będzie i on będzie głównym źródłem w polskiej energii. Dlatego wydaje mi się, że dziś nie możemy stracić nawet jednego dnia, jeżeli chcemy ten okres dobrze wykorzystać. Takie projekty się udawały, to jest Zagłębie Rury w Niemczech, prawda? Kiedy rzeczywiście zrestrukturyzowano to zagłębie przemysłowe. W związku z tym ostatnie zdanie. Dziś myśląc o restrukturyzacji górnictwa, o tym, żeby ono było i rentowne i zarazem, żeby miejsca pracy w naszym regionie były utrzymane, musimy rozpocząć ten proces w taki oto sposób, żeby z jednej strony zamykać, czy też wygaszać te kopalnie, które są nierentowne, albo tam, gdzie kończy się węgiel, jak w Sosnowcu Juliusz Kazimierz, i zarazem modernizować te, które będą przynosiły zyski. Jak mówię, do tego absolutnie konieczna jest współpraca wszystkich aktorów społecznych i politycznych. Chciałem zapytać, w jakich dziedzinach województwo śląskie powinno szukać alternatywnych wobec górnictwa ścieżek rozwoju? I jakie instrumenty wsparcia powinny zostać w związku z tym skierowane do gmin i przedsiębiorców? I na to pytanie pierwszy odpowiada pan Stanisław Dąbrowa. Wiadomo, że część ludzi będzie jednak odpływała od górnictwa i jakby głównym zadaniem jest zatrzymanie ludzi, żeby nie wyjeżdżali poza granicę naszego województwa, tu zostawali. Żeby tak było, to muszą być stworzone warunki do rozwoju i tworzenia miejsc pracy. I jeden z gałęzi, która powinna tutaj być dalej rozwijana, to jest szeroko pojęta medycyna wraz z farmaceutyką, czyli przemysłem farmaceutycznym. Dlatego, że tutaj w zakresie kadry nie tylko naukowej, ale i profesjonalnej, medycznej mamy na bardzo wysokim poziomie i zapotrzebowanie w tym zakresie mogłoby zdecydowanie rosnąć, więc tutaj ten kierunek rozwoju tej gałęzi powinien być mocno wspierany. Drugi element, który powinien być wspierany, to zresztą to się już tworzy, to jest informatyka i teleinformatyka, czyli związane z nowymi technologiami informatycznymi. Trzeci kierunek, który powinien być tutaj wspierany, to co już mamy, czyli przemysł samochodowy, tylko w zdecydowanie większym zakresie, w oparciu o Tychy, Gliwice, które no, mogą tworzyć miejsca pracy. Zresztą podobna sytuacja jest, może nie podobna, tylko wykorzystując lotnisko w Pyrzowicach, gdzie powinien nastąpić bardzo szybki rozwój karga i wiadomo, że inwestorzy inwestują tylko w tych miejscach, gdzie jest dobra infrastruktura, czyli autostrady plus lotnisko, w takich miejscach się, tak powiem, instalują. I wtedy można tworzyć miejsca pracy i ludzie mogą tutaj
pozostawać. Bez tworzenia miejsc pracy nie jest możliwe, żeby tutaj region nie jest możliwe zatrzymanie ludzi, szczególnie młodych, w tym regionie. Dużo mówimy o tym, że o innowacyjności i o tym, że właściwie szansą dla Śląska jest wiedza i fachowość. My słyniemy jednak w Polsce z pracowitości, ale słyniemy także z przygotowania kadr technicznych. Więc wykorzystajmy to, co jest naszym atutem, a więc przygotowanie ludzi, pracowników do prac związanych właśnie z tym obszarem szeroko rozumianym przetwórczym. I myślę, że to jest jeden z takich kierunków, który powinien jak najbardziej rozwijany. Mamy tutaj bowiem największe w Polsce wytwórnie czy huty stali, mamy blisko Sędzimira, mamy na miejscu Dąbrowę Górniczą i Katowice, mamy Cedlera, Floriana, czyli właściwie większość tego przemysłu ciężkiego jest tutaj. W sumie, jeśli ten produkt my nie potrafimy przetworzyć, to on idzie nieprzetworzony za ułamki ceny, które moglibyśmy uzyskać. A więc samo przetworzenie go na Śląsku, bez transportowania samego jakby tego towaru, materiału, już jest jakby dużą wartością dodaną. Natomiast oczywiście innowacyjność i wykorzystanie śląskich uczelni, ale także instytutów naukowych. Mamy bowiem te związane z przemysłem ciężkim, z górnictwem chociażby. A więc ja bym wcale nie uciekał od górnictwa, tylko wracam do innego czegoś, do nowoczesnego górnictwa. I nie zgodzę się z panem Makowskim, że to jest tylko, że cena i przyszłość górnictwa to jest tylko kwestia zasobów i gdzie one leżą. Nieprawda. To jest także i w dużej mierze kwestia sprawnego zarządzania górnictwem. Nie jedną kopalnią, ale całością polskiego górnictwa i całością polskiego przemysłu wydobywczego. Kwestią kolejną to jest stworzenie zachęt do tego, żeby ludzie na Śląsku mogli inwestować. To jest bardziej złożony problem, bo on nie tylko od nas zależy. My możemy robić kongresy, tak jak zresztą Tadek Donocik robi, czy Kongres Europejski jest, który już zachwala śląską gospodarkę, możemy mieć biuro w Brukseli, bo mamy jako województwo i tam staramy się inwestorów przekonywać do inwestowania na Śląsku, ale to jest wszystko mało. Mało dlatego, że mamy niestabilny system podatkowy, taki, który nie daje przedsiębiorcom gwarancji takiego partnerstwa ze strony państwa, nie daje lojalności ze strony państwa. I myślę, że to jest jedna z największych barier dotyczących rozwoju gospodarczego, także u nas na Śląsku. To, co było zrobione kilkanaście lat temu, jeszcze przez Markowskiego i Sorokę, kwestie wolnych stref ekonomicznych, czy specjalnych stref ekonomicznych, to był, jak dzisiaj widać, patrząc na rozwój tych stref, to był bardzo dobry kierunek rozwoju i dzisiaj one dają mnóstwo miejsc pracy, coraz więcej. Widać, że inwestorzy z zagranicy także starają się właśnie w tych regionach inwestować. W związku z tym to jest jakby kolejny obszar spraw i ostatni, na który ja chciałem zwrócić uwagę, to jest nowoczesna energetyka oparta także na węglu. Zauważcie proszę, że niby węgiel się nie opłaca, ale przedsiębiorstwa energetyczne zainwestują w węgiel właśnie, to znaczy w kopalnie, to znaczy gdzie jest błąd? Zacznijmy od stwierdzenia pewnych oczywistych faktów. Do dzisiaj gospodarka województwa śląskiego wygląda zasadniczo inaczej niż kilkadziesiąt lat temu. Ponad 30% to jest przemysł, a jeżeli chodzi o wartość produkcji, to górnictwo ustępuje miejsca przemysłowi motoryzacyjnemu. To jest stan zastany. Pewien kierunek przemian wyznacza regionalna strategia innowacji i w jakim stopniu przewidywane inwestycje ze środków europejskich w tej rozpoczynającej się perspektywie finansowej. Tu była mowa o technologiach medycznych, była tu mowa o energetyce, była tu mowa o technologiach teleinformatycznych. To są te inteligentne specjalizacje, które są przewidziane w owej strategii. Strategii, która oby nie stała się kolejnym pułkownikiem, bo można powiedzieć, że wszystkie dotychczasowe odegrały taką rolę w naszej najnowszej historii. Co jednak może zrobić samorząd województwa śląskiego? Znowu warto odwołać się do stanu zastanego. Województwo śląskie, zgodnie z badaniami prowadzonymi bodajże od 2007 roku, jest województwem o najwyższej atrakcyjności inwestycyjnej. Na to składa się szereg czynników. Badania nie uwzględniają jednego czynnika, który się okazuje, że przesądza o tym, gdzie te inwestycje tak naprawdę się skupiają. To jest koncentracja władzy politycznej. Żyjemy w państwie scentralizowanym. Nie dziwmy się, że wpływy podatkowe z CIT w województwie mazowieckim są o tyle wyższe niż w województwie śląskim. Ale nad zmianą tego stanu rzeczy Ruch Autonomii Śląska pracuje nieustannie poza kampanią. Sejmik tym się niestety zająć nie może. Ale
Jest w owych badaniach także pewne pole do popisu dla samorządu wojewódzkiego, pewne pole przez samorządowców z województwa śląskiego zaniedbywane. To jest aktywność, jeśli chodzi o promocję gospodarczą i przyciąganie inwestycji. Inwestycji, które mogłyby być też alternatywą dla tych ludzi, którzy stracą pracę w górnictwie albo nie znajdą pracy w górnictwie. I tu możemy odwołać się do doświadczeń naszych regionów partnerskich, których w zasadzie każdy ma dobrze funkcjonującą agencję rozwoju. Ta agencja rozwoju ma podwójne zadanie. Po pierwsze, poszukiwanie inwestycji, ale nie przypadkowe, ale takich, które są zgodne z pewnymi strategicznymi planami na rozwój gospodarki w danym regionie. A po drugie, promocja rodzimych przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych. I tu oczywiście możemy odwołać się do tych inteligentnych specjalizacji, to jest oczywiste, i w zakresie przyciągania inwestycji, i w zakresie promowania naszych firm na rynkach międzynarodowych, ale możemy odwołać się również do tego, co jest tak naprawdę spuścizną rozwoju wielkiego przemysłu. Bo to nie tylko kopalnie i huty, których jest coraz mniej, ale także cała otoczka tych branż, która może znakomicie sobie poradzić na rynkach światowych. I część firm, które choćby produkują maszyny dla górnictwa, świetnie sobie radzi na rynkach globalnych. Otwierają się nowe rynki, Afryka Środkowa. My musimy zacząć nie tylko działać lokalnie, ale też i myśleć globalnie, ale też działać globalnie i możemy nasze firmy wypromować także na rynkach międzynarodowych, czasami bardzo egzotycznych, jakby się wydawało. Pytanie, które zadał pan rektor, brzmi, co sprawia, że dany region jest atrakcyjny i powoduje, że ludzie chcą tutaj mieszkać, żyć, tworzyć miejsca pracy. Otóż socjologowie wyróżniają kategorię trzech T. To jest technologia, to jest tolerancja i to jest talent. I wydaje mi się, że region śląski wszystkie te elementy ma, to znaczy wszystkie te trzy. I technologie, prawda, o którym mówił tutaj pan Gorzelik, i wiemy, ten cały przemysł około górniczy, zakłady naukowe, dwa, talent, czyli ludzie, i trzy, tolerancja, otwartość śląska jest absolutnie znana. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest kwestia tego, że nie możemy jednego monoprzemysłu zastępować drugim, w związku z tym musi następować dywersyfikacja. Znaczy, żyjemy w świecie ryzyka i niepewności, w związku z tym, jeżeli nastawiamy się tylko i wyłącznie na jeden rodzaj przemysłu i od niego uzależniamy rozwój, szybko może się okazać, po 2-3 latach, że zmienia się koniunktura i jesteśmy w przysłowiowym, no, mleko się rozlało, prawda? W związku z tym trzeba szukać rozmaitych form dywersyfikacji i źródeł pracy. W związku z tym oczywiście przemysł samochodowy, oczywiście przemysł górniczy, o którym mówiliśmy. Hutnictwo i mital jest tego najlepszym przykładem, że można jednak przeprowadzać dobrą, skuteczną i restrukturyzację i jeszcze konkurować na globalnym rynku, prawda? Próbowałem znaleźć analogię do Śląska i to jest tutaj zagłębie rury. Ono na przykład bardzo mocno postawiło na logistykę jako centrum logistyczne. Śląsk, mając drogi, dobrze będąc połączonym i jego usytuowanie z blisko granicy niemieckiej, czeskiej, sprawia, że również to powinniśmy rozwijać. Budownictwo, prawda? To jest też element, który tutaj wydaje mi się kluczowy, i wszystkie te rzeczy z dziedziny IT, czyli na przykład start-upy. Co jest dziś problemem? To, że młodzi ludzie nie chcą tutaj mieszkać, że uciekają, prawda? A przecież Śląsk ma, no, kilkanaście wyższych, dobrych uczelni, prawda? Więc trzeba pomyśleć, co sprawić, żeby również wizytówką Śląska była jego nauka, jego instytuty badawcze, tak jak są to instytuty związane z medycyną, i tutaj profesor Zembala jest tego najlepszym przykładem, a przecież wcześniej profesor Religia. I oczywiście kultura. To nie jest bez znaczenia. Znaczy, kultura jest dziś elementem gospodarki i absolutnie warto sobie z tego zdać sprawę. W związku z tym, ostatnie zdanie, trzeba dywersyfikować i szukać źródeł pracy i miejsc pracy na różnych poziomach i różnych przestrzeniach. Ja bardzo się cieszę, że pan Makowski, który reprezentuje Platformę Obywatelską, podkreślił, że polską racją stanu jest polskie górnictwo. Ja bardzo bym chciała, żeby to koniecznie zostało odnotowane, szczególnie w naszym województwie, bo ja jestem przekonana, że gdyby pan premier Donald Tusk,
który miesiącami siedział z ekspertami tutaj na Śląsku i starał się wypracować jak najlepsze metody rozwoju górnictwa, przekazał te dane swojej następczyni, albo gdyby pani premier zechciała przyjechać na Śląsk, porozmawiać ze specjalistami, z ekspertami, również z moimi kolegami, naszymi wspólnymi znajomymi ze strony świata nauki, praktyki, związków zawodowych i pracodawców, to ja jestem przekonana, że nie podpisałaby pakietu energetycznego. Dzisiaj z pakietu energetycznego być może na początku cieszy się energetyka. Natomiast górnictwo naprawdę jest pełne obaw i ja się wcale temu nie dziwię, bo rzeczywiście jestem po wielu spotkaniach z fachowcami w tej dziedzinie, nie uzurpuję sobie absolutnie prawa do komentowania w tej dziedzinie i występowania jako fachowiec. Ale myślę, że to ważne, że w Platformie Obywatelskiej jednak dostrzega się tą polską rację stanu, która jest racją stanu naszego województwa. Oczywiście mamy wiele innych szalenie ważnych dziedzin w naszym województwie. To choćby hutnictwo i energetyka. To koksownie już naprawdę na bardzo wysokim poziomie, jeśli chodzi o innowacyjność. To wreszcie moglibyśmy być doskonałym zapleczem motoryzacyjnym. Mamy tutaj zakłady motoryzacyjne zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie naszego województwa. No i oczywiście przemysł zbrojeniowy, o którym zapominamy, a mamy bardzo dobrze rozwinięty przemysł zbrojeniowy. Pytanie tylko, dlaczego tak rzadko do tych wyrobów naszego przemysłu zbrojeniowego się sięga? Dlaczego się promuje zupełnie inne rozwiązania, nie sięga się po polskie, równie dobre i myślę, że również oparte na naprawdę wysoko wyspecjalizowanych produktach. No oczywiście nowoczesne technologie, o tym mówimy wszędzie i tu jesteśmy chyba wszyscy zgodni, że to jest furtka do sukcesu również dla tych dziedzin gospodarki, o której wcześniej wspomniałam. Innowacyjność, tak, oczywiście, my mamy genialne zaplecze merytoryczne. To stąd pochodzą najlepsi fachowcy w każdej dziedzinie. Turystyka, piękne Beskidy, zaniedbane, zapomniane, nieodpowiednio promowane, również chyba przez samorząd wojewódzki. To jest szalenie ważne. I na koniec, ostatnie zdanie, wtedy proszę mi potrącić czas. Bardzo ważny element, który jest elementem nie tylko naszego województwa. Ten przysłowiowy stolarz, hydraulik, który ucieka z tego województwa, on ucieka z każdego województwa. Ten przysłowiowy elektryk, fachowiec, on ucieka z każdego województwa. Dlaczego? Dlatego, że warunki pracy, jakie mu się oferuje, pomijając zatrudnienie na czarno, w którym my jako województwo mamy niestety niechlubne pierwsze miejsce, warunki zatrudnienia, warunki wynagrodzenia, warunki pracy, jakie mu się oferują, są daleko gorsze od warunków, jakie oferuje mu Europa Zachodnia. Dziękujemy bardzo. Odpowiedź na trzecią rundę pytań rozpocznie pan Jerzy Woźniak, a oto pytanie. W jaki sposób region może uporać się z rewitalizacją terenów pogórniczych i zagospodarowaniem majątku pozostawionego przez branżę? Bardzo proszę. Sam region sobie z tym nie poradzi, dlatego że jednak mimo wszystko ten region pracował na dobrobyt całego kraju i myślę, że dzisiaj, jeśli chodzi o rewitalizację, to kraj także powinien uczestniczyć w odnowie tego, co zostało przez ten rozwój stracone, zgubione czy zapomniane. Stąd też niezbędna będzie pomoc kraju w rewitalizacji. Mamy dzisiaj takie sztandarowe rzeczy, czasami niezwiązane, nie tylko związane z górnictwem, ale chociażby Tarnowskie Góry, które od wielu lat są realizowane za przeogromne pieniądze. Już nie wiem, pan marszałek może by lepiej powiedział, ale w okolicach już chyba 600-700 milionów złotych zostało włożone i wiem, że w nowym planie jeszcze ponad 110 milionów będzie włożone tylko w ten jeden jakby ośrodek przemysłu chemicznego. Takich ośrodków na Śląsku mamy dużo, więc niezbędna jest pomoc kraju jako takiego budżetu centralnego. To jest po pierwsze. Po drugie, kwestia podatkowa. W momencie, gdy cokolwiek się likwiduje, to na wiele lat wcześniej trzeba w tym przedsiębiorstwie stworzyć fundusze zapasowe, które nie będą opodatkowane, natomiast będą stanowiły zabezpieczenie na to właśnie, żeby ten teren móc rekultywować, powrócić mu te pierwotne właściwości. Czyli to jest drugi bardzo konkretny
jakby bardzo konkretne rozwiązanie dotyczące możliwości finansowej rekultywacji tych terenów. Trzecia sprawa. Powinno być jednoznacznie powiedziane, że ten teren, który jest rewitalizowany przez środki, szeroko mówiąc, państwowe, on zostawał w gestii gmin. Nie, żeby był własnością kogoś, tylko właśnie niech on będzie własnością gmin. I na tej bazie gminy mogą tworzyć tereny przemysłowe, czyli występować z ofertą. I jednoznacznie byłbym za tym, żeby wreszcie udrożnić PPP, które do tej pory nie funkcjonuje. Jest to mimo wszystko, mimo wieloletniej już ustawy, funkcjonującej ustawy, on nie funkcjonuje. Żeby udrożnić to, żeby za złotówkę czasami dawać tego typu tereny po rekultywacji, po rewitalizacji, po to tylko, żeby przemysł mógł w to wejść, żeby mógł zainwestować. Dzisiaj właśnie brak takich bardzo często zachęt różnego typu plus bariery administracyjne stanowią przeszkodę. Chciałem także dodać, że my sami jako sejmik czy jako państwo nie jesteśmy w stanie zmusić przedsiębiorców do inwestycji. My możemy tylko stymulować, my możemy dawać, stwarzać warunki, zachęcać. W związku z tym program zachęcenia, który powinien być w Śląsku wdrożony, powinien być najistotniejszy do tego, żeby ściągnąć inwestycje na Śląsk, bo o to na wszystkim chodzi. No, dotykamy tutaj jednego z takich kluczowych problemów związanych ze skutkami eksploatacji górniczej i w ogóle działalności przemysłowej. Kiedyś nasze miasta powstawały jako osady robotnicze wokół wielkich zakładów. Dzisiaj po tych zakładach pozostała wielka wyrwa i to jest problem społeczny, ekonomiczny, ale także problem urbanistyczny. Moglibyśmy się znowu odwołać do doświadczeń Zagłębia Rury, gdzie ten problem został potraktowany bardzo poważnie, ale także w takiej bardzo długofalowej perspektywie. Przy czym partnerami, którzy brali udział w tym wielkim projekcie rewitalizacji, byli obok oczywiście prywatnego przemysłu, obok władz kraju związkowego, także władze federalne. I to jest jakby wzmocnienie głosu przedmówcy. Na pewno, biorąc pod uwagę też zdecydowaną dysproporcję, jeśli chodzi o środki finansowe, jakimi dysponują u nas samorządy i rząd, rząd musi wziąć na siebie odpowiedzialność za usunięcie szkód, które spowodowały państwowe zakłady pracy. Musi także wziąć odpowiedzialność za rozwiązanie problemu, o którym tu też była mowa, mianowicie stosunków własnościowych. Nie może być tak, by olbrzymie połaci terenu w centrach miast nie były własnością komunalną, tylko trafiały do spółek Skarbu Państwa. To tak naprawdę uniemożliwia skuteczne prowadzenie jakiejkolwiek długofalowej polityki w ramach poszczególnych ośrodków miejskich. A więc komunalizacja tych terenów jest tutaj niezbędnie potrzebna. Tego oczywiście nie zrobi sam sejmik, ale może wysłać ważny sygnał. Tu otwiera się pole współdziałania poszczególnych samorządów, planowanie przestrzenne. Czekamy niczym na mannę z nieba na ustawę metropolitalną i to jest wielki błąd, że czekamy bezczynnie. Odnoszę wrażenie, że jej brak to jest takie alibi dla wielu samorządów. W naszym regionie niezbędna jest współpraca, ścisła współpraca samorządów w zakresie planowania przestrzennego i to wiąże się także z zagospodarowaniem terenów przemysłowych. Można delegować te zadania choćby do związku komunalnego i myślę, że to jest ten instrument, po który trzeba sięgnąć, bo chaos urbanistyczny będzie się nasilał i przez to nasz region będzie coraz mniej atrakcyjnym miejscem do życia. Wreszcie, i to już jest zadanie dla szczebla wojewódzkiego, koniecznym jest powołanie Górnośląskiego Funduszu Rewitalizacyjnego. Taki plan został przygotowany przez Fundację Nauki Śląskiej. Ten fundusz miałby być operatorem terenów poprzemysłowych. Jest przewidziane w pewnych strategiach powołanie takiego podmiotu. I co za tym idzie, mógłby wykorzystywać środki europejskie. Teraz mamy Jessica, będziemy mieli Pro Jessica po to, żeby rewitalizować te obszary i obiekty, szeroko rozumiane nieruchomości i adaptować je do nowych funkcji. To jest jedno z ważniejszych zadań w kolejnej kadencji sejmiku. Oczywiście ta rewitalizacja infrastrukturalna jest absolutnie ważna, ale równie ważna dziś jest rewitalizacja społeczna. To znaczy, żeby ludzie nie chcieli zostawać tutaj, żeby swoją przyszłość wiązali ze Śląskiem. W związku z tym ten kontrakt terytorialny, który został podpisany kilka tygodni temu, jako pierwszy w ogóle dla województwa śląskiego, 41 miliardów, to jest między innymi ten pakiet pieniężny, który będzie temu służył. To jest pierwsze. Drugie, sam region oczywiście tego nie zrobi. Znowu
Podkreślam, że kluczowa jest tutaj współpraca i na szczeblu unijnym, i krajowym, i regionalnym. I proszę zobaczyć, że w ogóle Unia kładzie nacisk na te elementy rewitalizacyjne. Na przykład w Polsce 3 miasta zostały objęte takim gruntownym programem rewitalizacyjnym. Śląskim miastem jest Bytom, prawda? Łódź dodatkowo i jeszcze Wałbrzych. Więc wszyscy mamy świadomość, że te miasta, które ucierpiały w wyniku właśnie uprzemysłowienia, one muszą dostać dużo większą dawkę finansową niż inne. To jest po prostu działanie w ramach zrównoważonego rozwoju. Kolejna rzecz to jest rzeczywiście ta współpraca na gruncie naszym tutaj regionalnym. Znaczy ja uważam, że nie ma tak złego systemu, w ramach którego, jeżeli ludzie chcą ze sobą współdziałać, można robić dobre rzeczy, i nie ma tak dobrego systemu, czyli ta ustawa metropolitalna, która, jeżeli ludzie nie będą chcieli ze sobą współpracować, to nic dobrego z tego nie wyniknie. W związku z tym dla mnie to jest absolutnie alibi, to znaczy, żeby nie współpracować w regionie śląskim. Jeżeli ktoś myśli, że może się rozwijać Katowice kosztem Mysłowic, to jest absolutnie w błędzie. Tak samo jak Polska nie jest bezpieczna, prawda, kiedy Ukraina nie jest bezpieczna. Znaczy dziś to są wszystko naczynia ze sobą połączone i my musimy mieć tego absolutnie świadomość. W związku z tym, jeżeli rzeczywiście chcemy poważnie traktować program rewitalizacyjny, on powinien mieć ten wymiar infrastrukturalny, poprzemysłowy, ale z drugiej strony właśnie społeczny. Znaczy już dziś na szczęście trwają przygotowania do tego, żeby w centrach miast, po fabrykach budować mieszkania społeczne. Tak? Znaczy to jest dziś coś, co przyciąga szczególnie młodych ludzi, żeby nie chcieli uciekać z centrów miast. I wydaje mi się, że to jest jeden z elementów, żeby szczególnie ludzie młodzi zostawali w miastach naszego regionu. Dziękuję. No powiem tak, mamy rzeczywiście szumnie nazwany kontrakt dla województwa śląskiego, który nie jest kontraktem, tylko jest nowym regionalnym programem operacyjnym, w którym znalazło się kilkadziesiąt bardzo celowych i celowanych przedsięwzięć. Z tego 24 są w jakiś sposób zabezpieczone. Pozostałe kilkadziesiąt, niestety, już w samym zapisie czytamy, że uzależnione jest od możliwości negocjacyjnych i wynegocjowanych środków, więc nie trąbiłabym wielkiego sukcesu, aczkolwiek nie neguję, bo każde rozwiązanie dla województwa śląskiego znajdzie poparcie i będziemy się cieszyć, jak którykolwiek z tych punktów zostanie zrealizowany i niewątpliwie będziemy również do tego dążyć. Natomiast chciałabym powiedzieć o jednej rzeczy. Oczywiście zgadzam się z moimi przedmówcami, że Śląsk sobie sam nie poradzi z rewitalizacją, że tutaj niezbędne są działania no niestety polityczne, więc na takiej arenie ogólnokrajowej. Ale niepokoi mnie również raport ministerstwa, który uznaje, że w zakresie środków unijnych nasze województwo niestety nie znajduje się w czołówce. W wielu osiach priorytetowych wyprzedzają nas województwa o wiele mniejsze, co może świadczyć o tym, że albo nie potrafimy pomóc tym, którzy po te środki mogliby sięgać, albo po prostu skutecznie zniechęcamy poprzez zbyt wysokie wymagania, jakie stawiamy. Na pewno trzeba się temu w najbliższej kadencji przyjrzeć i trzeba po te środki unijne rzeczywiście sięgnąć i trzeba umiejętnie nimi gospodarować. Ponieważ ostatnio wykorzystałam zbyt wiele czasu, dziękuję bardzo. W tej sprawie trzeba by iść dwutorowo. Czyli pierwsza to jest rekultywacja gruntów, których jest dużo na Śląsku, szczególnie w centralnej części, uległo dewastacji. To jest jeden element i drugi to jest rewitalizacja. Drugi. Na jeden, jak i na drugi powinny być stworzone programy. Po pierwsze, źródła finansowania i to nie tylko na poziomie firmy, bo firmy są, które powiedzmy zrobiły zniszczenia, ale gminy, województwo i środki krajowe. Oczywiście środki z Funduszu Ochrony Środowiska i tak dalej. Czyli i teraz tak, kierunek rekultywacji powinien iść też w paru kierunkach. Przywrócenie jako użytki rolne, zagospodarowanie w formie zalesiania, ale także zagospodarowanie w formie wypoczynkowej. Stworzenie sieci zbiorników wodnych. Więc bardzo wiele elementów powinno w tym kierunku
rekultywacyjnym iść. Natomiast rewitalizacja to także z budynków starych, które można by wykorzystać na cele i produkcyjne, cele mieszkaniowe, o której tutaj wspominałem, czyli też wielotorowe. I rewitalizacja infrastruktury, szczególnie między innymi tutaj Bytom się kłania, ale nie tylko Bytom, bo wiele, wiele miast, które, gdzie ta dewastacja poprzez szkody górnicze następuje. I wykorzystanie w rewitalizacji także elementu ludzkiego, bo wiele osób, które mieszkają w tych terenach, też poszły w kierunku, może nie poszły, tylko zostały zepchnięte na margines. I tutaj też powinny być te osoby, czyli ich przywrócić, można powiedzieć, do społeczeństwa, to, żeby mogły wykonywać swoją pracę, żeby mogły zarabiać. Więc to trzeba naprawdę wieloaspektowo na to popatrzeć. I tak jak powiedziałem, program na wiele, wiele lat, nie na kadencję. To, co tutaj się, co mówiliśmy o górnictwie, odnośnie restrukturyzacji, to nie da się robić akcyjnie. To muszą być na okres 20-30 lat i konsekwentnie, krok po kroku zdążać, żeby do tego doprowadzić. I wtedy możemy powiedzieć, za 20-30 lat te zadania zostały wypełnione. Prosimy o odpowiedź na pytanie, czy Śląsk może istnieć bez górnictwa i czy Państwo jesteście skłonni współpracować nad rozwiązywaniem problemów wynikających z tej tezy ponad podziałami politycznymi? W perspektywie najbliższych 10-20 lat region bez górnictwa egzystować nie może, bo zdajemy sobie sprawę z tego, jak wysokie jest wciąż zatrudnienie w tej branży. Zdajemy sobie sprawę z tego, że sama kompania węglowa, przecież ten kolos zatrudnia ponad 50 tysięcy osób, a ocenia się, że każde zlikwidowane miejsce pracy w górnictwie to są minimum 3 miejsca pracy w otoczeniu, które także wtedy znikają. No, w krótkim czasie, nawet gdybyśmy założyli takie systematyczne ograniczanie roli górnictwa, trudno sobie wyobrazić, by ten region mógł taką terapię wstrząsową przeżyć. Więc myślę, że na ten temat, że to jest pytanie retoryczne. Co zrobić, żeby to górnictwo mogło funkcjonować w warunkach gospodarki rynkowej? Otóż tu konieczna jest współpraca, która jednak powinna opierać się na kilku zasadniczych założeniach. I tu zacytuję, o cenie węgla w najmniejszym stopniu decyduje polityka. Raczej bym to traktował jako postulat, a nie jako opis rzeczywistości. Przypomnę umowę między kompanią węglową a PGE dotyczącą elektrowni Opole. No, to jest typowo polityczna decyzja, która ma wpływ na kondycję ekonomiczną spółki. Również sprzedaż kopalni z jednej spółki do drugiej nie jest elementem czystej gry rynkowej, tylko efektem decyzji politycznych. To jest zatem pierwsza sprawa. Druga rzecz, i myślę, że tutaj będziemy zgodni, łagodzenie skutków tych przemian, które się dokonują, wymaga niewątpliwie naszej współpracy jako samorządu. Jako samorząd powinniśmy być jednym głosem. Nie mamy niestety takich uprawnień, jak przywoływane to wielokrotnie władze północnej na Rhein-Westfalii, które były niemal równorzędnym partnerem dla władz federalnych. Nasz głos jest głosem zdecydowanie słabszym, więc tym bardziej nie możemy sobie pozwolić na to, żeby to był głos rozproszony między poszczególnych solistów. I nie możemy sobie pozwolić na to, by mamić się obietnicami związanymi choćby z podziałem środków europejskich, bo rzeczywiście Bytom obszar strategicznej interwencji dostanie 100 milionów euro, ale musimy mieć świadomość, że według obliczeń sam remont zasobów mieszkaniowych Bytomia to koszt od 3 do 4 miliardów złotych. Więc tak naprawdę naszym obowiązkiem jako reprezentantów regionu będzie wywieranie nieustannego nacisku na władze centralne, by nie uciekały one od odpowiedzialności za tę dewastację, która jest tak naprawdę skutkiem rabunkowej eksploatacji przez dziesięciolecia, ponieważ nasze miasta
i samorząd wojewódzki przy swoim lichym finansowaniu sobie z tymi problemami absolutnie nie poradzą. I tu widzę najważniejsze pole współpracy. Oczywiście, gdyby trzymać się tylko i wyłącznie zasad rynkowych, to jesteśmy sobie w stanie wyobrazić Śląsk bez węgla, w tym sensie, że można go importować, bo on dzisiaj jest tańszy, ale jak powiedziałem na początku, węgiel i w ogóle energetyka jest dziś, ma charakter absolutnie strategiczny i racji stanu, w związku z tym nie wyobrażamy sobie Śląska i w ogóle polskiej gospodarki bez węgla i to w perspektywie 30-40 lat. Natomiast to są te 30-40 lat, to jest okres, aby powoli, że tak powiem, zmieniać oblicze Śląska, żeby właśnie następował ten proces dywersyfikacji źródeł bogactwa naszego regionu. W tym sensie ja mówiłem tylko i wyłącznie o tym, że o cenie węgla nie decyduje polityka, natomiast jak ten węgiel jest wykorzystywany, decyduje polityka i w tym sensie połączenie Opola tutaj z nami jest decyzją polityczną, w moim przekonaniu jak najbardziej słuszną. Co więcej, wydaje mi się absolutnie kluczowe, że jednym z naszych największych problemów w ogóle w Polsce jest to, że nie potrafimy ze sobą współpracować. Jest taka anegdota, gdzie albo odwołam się do swojego podwórka, ja mieszkam na Nikiszowcu, tak? I proszę zobaczyć, że kilka miesięcy temu powstało centrum Zibardu. Dlaczego ono powstało? Bo znaleźli się działacze miejscy, społecznicy, którzy to chcieli, znalazł się profesor Zimbardo ze Stanów Zjednoczonych, słynny psycholog, i pomogły władze, tak? A czy to centrum mogło powstać i ono przeprowadza wielką rewitalizację społeczną, dlatego że ludzie chcieli ze sobą współpracować. W związku z tym podobnie jest na gruncie regionalnym. A czy my dziś naprawdę nie możemy sobie pozwolić na luksus tego, żeby ze sobą nie współpracować. Znaczy, jeżeli chcemy, aby nasz region pogrążał się w regionie, to oczywiście powinniśmy się kłócić. Natomiast jeżeli chcemy, żeby Śląsk szybciej się rozwijał, żeby agresywniej walczył o swoje i z centralą w Warszawie, ale także o środki europejskie, powinniśmy jak najbardziej ze sobą współpracować. Co więcej, kwestie górnicze i węgiel, wydaje mi się, powinien zostać wyjęty z tych sporów politycznych, które ludzie oglądają na co dzień w telewizji. Dziękuję bardzo. Tak, poproszę panią Bożenę Wędrzowę. No pytanie dość przekorne, czy sąd może istnieć bez górnictwa, bo można byłoby odpowiedzieć, czy Polska może istnieć bez górnictwa, jeśli głoszone hasło górnictwo polską racją stanu jest prawdziwe. Oczywiście pewnie 100 lat temu nikt z nas wielu rzeczy sobie nie wyobrażał, które mamy dzisiaj, więc być może za 50, za 100 lat znajdziemy się, nasze młodsze pokolenia znajdą się na Śląsku zupełnie inaczej wyglądającym i być może rzeczywiście wtedy już górnictwo nie będzie priorytetem dla tego województwa i dla Polski, ale to jest chyba zbyt daleko idące gdybanie i bardziej wróżenie z fusów. Ja myślę, że podstawą jest w tej chwili podejmowanie decyzji wokół górnictwa, podejmowanie decyzji wokół Śląska, debaty przedwyborcze, za którą Państwu bardzo dziękuję, ale debaty przedwyborcze z udziałem różnego rodzaju ekspertów i mówię tutaj o ekspertach związanych głównie z górnictwem. Nikt z nas chyba nie pretenduje do takiego ekspertstwa, bo ja jedyne co mogę powiedzieć o górnictwie to to, że przepracowałam 18 lat i zaliczyłam może 100 zjazdów pod ziemię. Zajmowałam się bezpieczeństwem pracy. Ale oczywiście górnictwo potrzebuje pomocy, potrzebuje decyzji i to muszą być decyzje wypływające stąd, ze Śląska. Ja myślę, że na Sejmiku Województwa Śląskiego najbliższej kadencji ciąży olbrzymia odpowiedzialność, żeby wokół tego zagadnienia, tego problemu skupić wszystkie siły polityczne. Mam tu na myśli naszych posłów i senatorów. Proszę zauważyć, że przecież to województwo ma posła w randze wiceministra gospodarki odpowiedzialnego za Śląsk. Nie chcę zadawać pytania, co zrobił dla tego górnictwa i nie chcę zadawać pytania, co zamierza zrobić, jeśli w dalszym ciągu będzie przy władzy, bowiem na to pytanie niewątpliwie zarówno słuchacze, jak i czytelnicy sami sobie odpowiedzą. Jeżeli ja się dowiaduję od ministra, wiceministra gospodarki, że właściwie pan marszałek Sekuła już nie będzie marszałkiem w następnej kadencji, to ja wolałabym się dowiedzieć, co mamy zamiar zrobić z górnictwem właśnie od tego ministra. Nie mogę zrozumieć, dlaczego pan minister
przyjeżdża na Śląsk tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest do przecięcia wstęga albo spotkanie w ramach własnego klubu. Myślę tu w tej chwili o panu Piechocińskim. Dlaczego pani Ewa Kopacz, będąc na Śląsku, nie podtrzymuje tego, co jej poprzednik tutaj górnikom obiecał? Dlaczego na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ciągle wisi projekt ustawy emerytalnej znoszącej pewne przywileje, dzielącej tych górników, skoro już wielokrotnie słyszeliśmy, że górnicy podzieleni nie będą? I z tymi pytaniami zostawiam oczywiście czytelników. I teraz proszę pana Sienka Dąbrowę. Wyobrażam sobie, że górnictwa nie ma na Śląsku, ale też sobie wyobrażam skutki tego, że będzie 1 do 1,5 miliona mniej mieszkańców w tym województwie i zamiast 4,5 będzie może 2,5 albo góra 3 miliony. Tylko że skutki tego, tej wyobraźni dla regionu są i byłyby tragiczne. W związku z tym nie dopuszczam takiej możliwości, żeby tak się stało. Natomiast na pewno zasoby węgla są ograniczone. W związku z tym w dłuższej perspektywie czasu ta ilość węgla będzie spadać, więc i wydobycie w długiej perspektywie będzie spadać. Dlatego też województwo ma się przygotować do tego, co zrobić, żeby te skutki, o których mówiłem, nie nastąpiły. Czyli to, co mówiliśmy wcześniej, tworzenie warunków, sprzyjanie tworzeniu miejsc pracy poza górnictwem. I to, co oczywiście jest robione, może powinno być jeszcze skuteczniej, ale to, że mówiłem o tych Pyrzowicach, że Cargo, a może trzeba pomyśleć tam, że tam niedaleko może strefę wolną zrobić, żeby mogły się instalować firmy i mogły tam te nowe technologie budować, bo wiadomo, że teraz od dróg jeszcze ważniejsze jest lotnisko. I inwestorzy, jak się pytają, to pierwszej kolejności, czy jest lotnisko, a potem dopiero autostrady. W związku z tym ze strony województwa to, co jest możliwe do zrobienia i na co mamy wpływ, powinniśmy te kierunki wspierać. Między innymi jesteśmy udziałowcami, województwo jest udziałowcami lotniska i to ma istotne znaczenie. Więc tak jak powiedziałem, wyobrażam sobie, ale nie dopuszczam myśli, bo zdaję sobie sprawę, co to będzie zrobiło dla mieszkańców tego województwa. I dyskusję zakończy pan Jerzy Woźniak, bardzo proszę. Ja nie tylko sobie wyobrażam, ale myślę, że moje wnuki albo prawnuki na takim Śląsku będą żyły. To jest z tego względu, że węgiel się skończy, czy chcemy, czy nie. W związku z tym przez te 20, 30, 40 lat będzie trzeba przebranżowić gospodarkę śląską i skierować ją na inne tory. 140 tysięcy dzisiejszych pracowników załóg kopalń śląskich to jest dużo, ale w perspektywie tych kilkudziesięciu lat, na które tak de facto będą okresem przygotowawczym do takich zmian, nie jest to grupa zawodowa na tyle duża, żeby stanowiła dla Śląska, dla tak olbrzymiego regionu problem. Natomiast problem i właśnie pytanie było trochę szersze, bo ono dotyczyło współpracy sił politycznych dla rozwoju Śląska. Ja uważam, że niezbędne jest, właściwie tutaj pani rozpoczęła takie, rzuciła takie hasło dotyczące współpracy posłów i senatorów, a ja bym to potraktował trochę szerzej. Zróbmy Śląski Okrągły Stół. Zaprośmy do niego posłów, senatorów, radnych, różnych frakcji politycznych, czy partii i frakcji politycznej. Ustalmy to, co dla Śląska jest najważniejsze i zobligujmy tych ludzi, żeby z tymi sprawami występowali na gremiach, na których oni podejmują decyzje. W Senacie, w Sejmie, w rządzie, gdzie się tylko da. Bez tego zauważcie, że właściwie teoretycznie nasi reprezentanci, posłowie, wcale mnie nie reprezentują. Oni reprezentują swoje partie, nie mnie. W związku z tym zróbmy tak, żeby śląscy posłowie i senatorowie reprezentowali rzeczywiście nas, Ślązaków. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Ja jestem biznesmenem, może dlatego patrzę inaczej na sprawy zarządzania. Mniej społecznego, bardziej biznesowego.
i uważam, że bez sprawnego zarządzania województwem nie da się tutaj osiągnąć nic wielkiego. Przez to sprawne zarządzanie ja rozumiem dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jednoznaczność funkcji marszałka. Dla mnie marszałek powinien być gospodarzem województwa, a wojewoda ewentualnie nadzorcą, takim, który kontroluje, sprawdza i nic więcej. Ale wtedy marszałek ma wszystkie instrumenty do tego, żeby móc tą władzę sprawować. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, metropolia śląska. Wszyscy mówią, że ta metropolia jest potrzebna i od 15 lat właśnie ta metropolia nie jest uchwalona. Ja słyszałem o tym, że ma być za 100 dni uchwalona, jak tylko zdobędziemy władzę. Do dzisiaj tego nie ma. A z punktu widzenia takiego zarządczego, metropolia dla Śląska jest niezbędna. Dlatego, że nawet większego kredytu nie jesteśmy w stanie dostać na rewitalizację, na cokolwiek. Mamy inwestycje bardzo podobne w różnych miejscach. Gdzie tu mówimy o strategii? Wydajemy niepotrzebnie pieniądze. Nie ma równomiernego rozwoju Śląska. Także według mnie te sprawy zarządcze są jednymi z najistotniejszych. Od takiej klasy, od jakości tego zarządzania województwem będzie zależała jakość życia nas, mieszkańców. Taki okrągły stół chętnie obejmie patronatem, panie Jerzy, także bardzo państwu dziękuję za bardzo wysoki poziom tej dyskusji i bardzo życzę państwu, żebyśmy zobaczyli za 4 tygodnie, żeby państwa w ławach radnych wojewódzkich, niektórzy może nawet w ławach Zarządu Województwa Śląskiego. Bardzo dziękuję, życzę powodzenia w wyborach, do zobaczenia.